jest w ogóle ciekawostka, nie? To jest tak pojemne. No. Ja mam tutaj normalnie bagażnik. Mam tak. Taśmę. Tu do czyszczenia łańcuchów. Szmatę. I jeszcze szotę. Tu litr oleju wejdzie. Masz ten litr oleju? Oj! Czekaj, patrz to. No to normalnie. A jakim smarem łańcuch smarujecie? Motulem. My akurat, nie pamiętam, bo tam... A czemu nie nową bajkiem? Patrz to. To normalnie litr oleju chodzi, litr oleju. Jeszcze tam wcisnę inne rzeczy. Że Suzuki pomyślało, żeby dolewać. Ale cieszę się, że kupiłem tego ścigacza. Czekaj, ściągnę kas. Nie rodzinka, ale ja się cieszę. Moi też się nie cieszą, że mam ścigo. U mnie się też nie cieszą, ale już się nawykli. No. Już się nawykli. Najlepsi do mojej. Najlepsi są moi sąsiedzi. To znaczy? Dwa razy w tygodniu co najmniej mam policję na chacie. Coś ty? Za głośny wydech. A to jest jeszcze cichszy. Tak, ja miałem Esteka. Ja wracałem Esteka. A ty, no to który jest tutaj najgłośniejszy wydech? To chyba twoja będzie, bo ty masz tak? Ile? 900? Może? Ale to nie ma znaczenia. Czy to a ile, 900? Ile wydmuchała? Mniej więcej mierzyłeś? Wiesz co, może 103? To ja będę miał najgłośniejszy. Bo ja na tym mam 136, a na Esteku miałem 142. No, a. Na tym Esteku to tak brzmiało, nie? Tylko wiesz to co, była, kiedyś jak... Była taka tuba i wielkości pięści. Wiesz co, kiedyś jak będzie impreza Berer Moto, to oni mają sprzęt do mierzenia. To ty kiedyś byłeś chyba. Kiedy? Berer Moto. Byłem. No, to przyjedziecie i tam sobie zrobimy. No. Teraz mamy czym, także. A z tym jest... markerem to się umówimy na inny raz. Dobra. No, spokojnie. Dobra. Ale kurde, się cieszę, że ci ten kask, ale wiesz co, ten kombinezon. Jak będziesz gotowy na zakup, ja ci go tanio sprzedam. O, super, fantastycznie. Właśnie się budżet kończy. To jest tak, rozporek masz normalnie, zamek masz do końca, czyli z dwójką będzie problem, ale to go ściągasz normalnie. A to w tym, nie? Co się widzieliśmy ostatnio, nie? To jest ten? Zielony. Czarno, zielony, fluo. Biały, wstawki. Okej, okay, okej. Okay. Fajna sprawa. No. No. Z garbem normalnie, ze wszystkim. Tak. No ci powiem, będziesz wszystko. Miał zarąbiście, bo ja... No, on kosztuje 2200. My teraz co, w jeansach w tym? A ja wracałem w ogóle w zwykłych jakichś Adidasach z tego, no. Z Wąchocka, nie? A też patrz. No. W Wąchocku byli po motocie kupili, ja pierdziele. Te 24 godziny zajęła cała wyprawa. Co jest najlepsze? My tam przyjechaliśmy jakoś o 23. Tak. I o 23 oglądaliśmy motocykl, na końcu polskim nawet, nie? Aha. Także, no, było a to... na co patrzyłeś przy zakupie, powiedz? Przede wszystkim tam na ramę, to było najważniejsze dla mnie. No, żeby był prosty. Prosty, nie? Bo ja słyszałem, no ogólnie jak motocykl raz mocno dosta, to już ciężko to wszystko odbudować z tego, co słyszałem. Więc tak, na to patrzyłem, bo napęd jak wygląda, no wiadomo, takie wszystkie eksploatacyjne rzeczy. I on leżał kiedyś, nie? A. On boczek miał klejony, nie? Także aha. On nie jest w idealnym stanie, ale ogólnie na początku kiedyś to był biały, tak oryginalnie. No i gościu pomyślał właśnie właściciel poprzedni, że chce mieć Nardo Grey. Że jeśli nie mylę, to właśnie tak się nazywa. Ale ładnie. No powiem szczerze, no. No ładna tak, Suzuka! Pełnej mocy nie miałeś. Ty, ale patrz, możesz takie lusterka od Suzuki sobie kupić jak ja mam, składane. No też a te są też składane? Nie. Szczerze mówiąc, nawet nie tykałem ich, ale też właśnie myślałem, żeby je zmienić. Od Gixa, nie? Normalnie. No, czy takie, tak? No, to co od Gixa. A, i to są kierunki? Tak. Aha, a właśnie, propos kierunków, pokażę coś ciekawego, nie? Bo... Zobacz tylną lampę. Tak, to jest z Mistrzostwa Świata, nie? Stacyjka też tak czasami wchodzi. Dobra, weszła. Tym razem weszła. Ale widzę, jaką ty masz radochę, Dawid. No, jest. Tak, ja pierdzielę. Teraz tak, jest lampa, nie? Jest zwykła. Gdzie są kierunki? Prawy kierunek. No. Lewy kierunek. Włącz dyskotekę. A teraz uwaga, dyskoteka, zaczy się awaryjki. Tu są awaryjki. Takiej lampy jeszcze nie widziałem. Także gościu, naprawdę pomysłowo. Słuchaj, no ale ten, opona, kurde, no jeszcze ten sezon pojeździsz, ale... No bo przypalił gumę, nie? No. A co ja mam powiedzieć? To ale ty przepalałeś, a nie a ty, co masz powiedzieć? Kurde, ci powiem. Ta opona, to nie wiem. Ta opona. To jest opona. Wydaje mi się, nie, że twoja opona to jest najmniejszy problem w tym opisie. Tak, ta opona to jest najmniejszy. Ale naprawdę, tam wszystko... Ale jaki fajny pług, nie?
Tak, na trytytkę był zrobiony, bo się okazało, że zgubiłem śrubę. Tu masz na trytytkę. Bo zgubiłem tą śrubę z drugiej strony. Jechałem po garbie, to tarłem całym dołem. A tych śrub na dole nie szło odkryć. Ale ty, ale takich modeli jak my to nigdzie nie ma. Ty, ale wiesz co, Dawid, polecam ci crashpady, żebyś sobie założył. Nie? No nie chcę zainwestować w niego. Na tor będzie chciał jeździć? No oczywiście, a przecież mam pod domem. Ja mam dosłownie pod domem tor. Dawid ma, nie wiem ile, 3 km ma wjazd do toru. Nawet nie. Tylko wiesz, że żeby jeździć po tym torze, to musi najpierw tor Łódź zamieszki. No ze spokojem, no słuchaj, dla mnie to tam do Łodzi to jest, wiesz. A jaki to jest tor? Poznań. Tor Poznań. Aha, nie, to ty pojeździ na małym sobie, a potem? No, no w sensie tam masz klasyfikację, tor Poznań chyba jest po, musisz ileś jeszcze innych jak gdyby kursów i jazd przepokonać na innych torach, żeby dopiero na tor Poznań móc tego wjechać. No, no to ja bym już mógł, bo my jeździliśmy po torze w Bydgoszczy na kartodromie. No, no, okay. To już, no to i to normalnie tam płaciliśmy no, za szkolenia i to chyba ze 3 miałem, wiesz? A potem już samodzielnie już jeździliśmy. No, fajna sprawa. No. Też właśnie coś polatał. Ale muszę popracować nad techniką, no bo ja w sumie ile? Na ścigach łącznie w życiu, to ja zrobiłem stacyjkę. A jaką technikę ty chcesz? To, co, no, czego nie wiesz? No, chodzi o wchodzenie w zakręty i tak dalej. No muszę... Nie, czy musisz, bo pierwszy amortyzator jadę, bo jadę, skrętu. Nie? Ale to ja ci wytłumaczę. Tak usiądź na motor, no. To czekaj, ja wezmę kask może. Weź kask. No, no bo w sumie co, ja zrobiłem... Bo ona tu jak osa wchodzi, znaczy, no. Znaczy akurat ta 600, nie? Tą zakręt... Ona nie ma amortyzatora. No. No, tu muszę... Ktoś musi ci mądry ten amor coś podregulować. No właśnie, jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo ja wracałem z tego Wąchocka, bo tu była zatarta linka od sprzęgła. Ja nie koma, miałem rękoma, przez 400 się... km nie miałem sprzęgła prawie. Teraz chodzi ładnie, bo teraz chodzi pięknie, a no. Poprzednio to musiałem normalnie... Zobacz moją, zobacz moje sprzęgło. Zobaczę. Tutaj, żeby odpalić, bo Suzuki mi, żeby odpalić, ogólnie musisz wcisnąć sprzęgło. To tam trzeba było dosłownie dwie łapy, cała siła, żeby odpalić. Ale ładnie chodzi, pięknie. No. No, zobacz. A też masz te akcesoryjne, co ja... Nie, no zarobiliście. No. Tylko masz chyba krótsze. No ale zobacz, jaka różnica jest między twoim a moim. No, jest różnica i tak czy siak. Czy strzelanie z klamy, czy w ogóle cokolwiek, nie? Będzie łatwiej na tym. No. Fajna, fajna sprawa. No. To nie jest kwestia klamki, nie? To jest linka. Linka i nasmarowanie. To jest linka. I niesmarowana 10 lat. O kurde. O. No tak. Ale to ładnie tak. Nie, no zarobisty. Taki nienaturalny po prostu. No, no ja lubię takie rzeczy. Jak jest coś powtarzalne, to jest takie... No. Te kolektory najlepsze, nie? No. Też pomysłowe. No i XIL taki nietypowy, nie? W Niemczech często, nie? Jest no to właśnie stosowany. Nikt nie wie. Tutaj pierwszy raz go nie wiem. Jak z Niemiec byś sprowadzał, no to oni często mają XIL właśnie. U nas często te... to co na Hondzie lata. Dominatory. Dominatory, no. No tak, to polska produkcja, nie? Chociaż nie, część dominatorów chyba ma homologację. Ja też nie mam na tym homologacji. No. A ja bym się tego SC-ka założył, a to będzie tak głośne. SC tym bardziej nie ma żadnej homologacji. Nie, to jest to jest po prostu tak... Wiesz co, ja ci na mojej Hondzie pokażę, na zakręty. Wziąłeś rękawiczki czy... A tu co jest? Aha, moje. O, dobra. Zakręt w prawo, nie? No, no, no. Ja po prostu tylko tak ja się kładę. Okay. Co samo? Tak się kładę w prawo. No. Nawet możesz tyłek sobie trochę jeszcze przesunąć, nie? A najważniejsze, że tu przodem się przesuniesz. To ci już ramiona już przesuną to trochę, wiesz? I ładnie, delikatnie i trzymać gaz w zakręcie, nie? Tak. Albo delikatnie przyspieszać. A jak już się kończy zakręt, no to jeszcze wychodzisz gazem, nie? I jak dodajesz gazu, to on ci się prostuje wtedy. No, tak, to widzę, to jest naprawdę. Ale jestem w szoku, nie? Że tak łatwo to chodzi, nie? No, bo to Honda jest, nie? To też chciałem kupić Honda. Chciałem tą po F4i, to PC37, tak, jeżeli dobrze. Ale... Będzie nieszczęście.